Mazowsze, Siedem minut po północy, Bagna Kampinoskie. Kiedy w warszawskim antykwariacie wybuchł chaos, część klientów sklepu rzuciła się na Koreańczyka z północy. Pozostali, zapewne też nieprzypadkowo tam obecni, dyskretnie odprowadzili Skultetusa i jego towarzysza do tylnego wyjścia, gdzie czekała już dorożka. Założono im okulary przeciwsłoneczne i wełniane czapki, Naciągnięte nisko na czoła, doklejono wąsy. Trzask batów, rżące rumaki. Turyści w panice odskakują na bok. Jasta zakończyła się po dwóch minutach. Przepchnięto ich przez wejście, za którym niekończące się schody ruchome powiozły ich w głąb. Na dole nie stacja metra, ale nocny, wielkomiejski ruch. Na krawężniku stał. Zaparkowany w poprzek mały samochód, wydzielający kłęby niebieskiego dymu, a przy nim mechanik samochodowy w wysmarowanym olejem kombinezonie, który ze wzruszeniem ściskał dłonie Skultetusa. Nie ma problemu, tylko benzyna. powiedział gdy Max spojrzał sceptycznie na dwusów, uśmiechając się i odsłaniając luki między zębami. Wszystko jest dziecinnie proste, tłumaczył staruszek. Napełnić mieszanką, benzyną z odrobiną oleją, czujnik w zbiorniku bezpośrednio nad silnikiem. Napełniać ostrożnie w przeciwnym razie wszystko się spali. Żadnych stacji benzynowych ze względu na kamery monitoringu. Na tylnym siedzeniu pojemnik na olej i kanister na paliwo. Max zapukał do niego. Zabrzmiało to pusto. Z szerokim uśmiechem hydraulik samochodowy wyciągnął z za fotela kierowcy plastikowy wąż, podał go wielkim gestem. Nie ma problemu szefie, powiedział Max. Wiedział z Afganistanu, jak ściągać benzynę. Mocno popędził zużyte opony i pokonywał zakręty dryftem. Szybko mieli za sobą wielkie miasto, jadąc coraz węższymi drogami. Ciągle podążaj za księżycem, mruknął staruszek. Młody człowiek powinien decydować całkowicie samodzielnie. Od niego, wielkiego skultetusa, stardekt miałby dane o horoskopie i mógłby dokonywać obliczeń z wyprzedzeniem. Chłopczyk miał jednak w paszporcie wpisaną błędną datę urodzenia. Dlatego też mózgi obliczeniowe w agencji Frontex kręcą się w kółko. A teraz przez bagna Puszczy Kampinoskiej. Trabant 601 z polską tablicą rejestracyjną pokonuje przejazd przez nasyp. Po prawej i lewej stronie bagna. Czarne brzozy z korzeniami w wodzie. Łoś z porożem, które wygląda, jakby przykładał ręce do uszu. W oddali rozlega się ochrypłe ujadanie kundla. Szefie! Księżyc zaszedł. Więc weź przykład z Urana. Zaprzeczam. Za dużo gwiazdek. Spójrz w lewo. Na pas Oriona. czuza al-Yusri. Mieni się promieniście. Zauważ, że kula ziemska się obraca. Za godzinę celuj w Syriusza. Za dwie godziny w Regulusa. W ten sposób dojeżdża się do Drezna. Mądry człowiek rządzi gwiazdami. Tysiącletnia wiedza o świecie. Trzymaj te wąsy na wodzy. Ci ludzie ze Stardekt mają wszędzie kamery. Tutaj, w lesie? Szefie, muszę wyjść i pchać. Trabi utknął kołem w błocie. Ty bierzesz kierownicę. Bardzo ostrożnie puszczaj sprzęgło. Powyżej jasno świeci droga mleczna. Z boku łoś opuszczający poroże i groźnie kłapiący kopytami. Policyjny student na praktyce pcha mały samochód i łyka mnóstwo błota, bo jego szef tam z przodu za kierownicą wciska sprzęgło jak głupi i wciska gaz do dechy, także koła się kręcą, a gówniana skrzynia natychmiast znowu się zacina. W leśniczówce zapaliły się światła, głośne przekleństwa, gdy odkrywają wąż na zbiorniku swojego dżipa. Max musiał gwałtownie ssać, jak przyssany do piersi niedźwiedzicy, aby wydobyć paliwo. Benzynowy posmak spływa mu teraz przez gardło, prosto do gwizdzących płuc. Psy szczekają, zbliżają się, strzelają dubeltówki. Wreszcie Tarbi działa. Max wpycha skultetusa na siedzenie pasażera. Kieruje się instynktem. Pięciokrotne przedłużenie tylnej osi wielkiego wozu równa się północnemu biegunowi niebieskiemu, równa się końcówce dyszla małego wozu. Trzy gwiazdy znajdujące się blisko siebie to pas Oriona. Kawałek na lewo od niego jasny Syriusz. Mniej więcej w tym kierunku musi być Ewi.